Witam, witam. Siema. Ja będziesz za głośny, to na wizytę wygutuj mnie, wiesz? No spoko. No muszę teraz taką halę jechać, sprzątać i... Ja chcę, jak tam... Ja kurwa w nocy ze sen gorączki ci mówię i... A? I spałem. A widziałem to już pokazuję, Euro USD, nie? Nie. No. Punt. Kurwa, jak szarpi do góry, by fajny zysk. A nad ranem jebli na dół, nie? Zobacz, stąd, jebli do góry, od razu. Poszło, kurwa, ile to poszło. No, no. Mieliśmy 800. No, tam około 65. Poszło, jebło 100 blosa i poszło znowu, nie? Mhm. No, ale wejście, wchodziłeś, nie? Tak. A to fajnie mi złoto poszło. Wchodziłeś to? Nie, złoto nie poszedłem. No to wczoraj, widzisz? Wczoraj gadaliśmy, nie? No wczoraj żeśmy, robiłem tą analizę tam, nie? No, jeszcze wszedłem, nie? A ty mówiłeś, że to jeszcze nie to, kurde. A ja tak sobie wszedłem, bo poczekaj, na 15 minutach to widziałem. Poczekaj, co widziałem? O, widziałem ten wystrzał, nie? Aha. Cyk, cyk, jakoś tak było, że... Coś widziałem, czyli ja mówię, a, spróbuję, nie? No fajnie, fajnie. I poszło. No i będę czysty, no, no do oporu. Jestem ciekaw. Bo tu się dopiero patrzę, RSI przebiła z impuls, retest był i leci do góry niby, nie? No, no. Tu też miałeś, zobacz, fajnie. Impuls i korekta, nie? No. Euro USD, no to, no to jest dla mnie flaga. Nie? Tu się odbiło od tego wsparcia. No to podobne jak GPP, nie? No wszystko jest podobne, wiesz? No, no. No zobaczymy to. Dzisiaj, aha, wiadomo, co nie raczej. Audio było. Czwarta jen. Ale czemu akurat na funcie było, nie? Tak. No właśnie, o funt szybciej chodzi trochę, może jak wiesz, jak te inne i tam zaliczyło tego stop lossa i... Ale wiesz, mi ten na Kanadyjczyku też stop lossa zaliczyło, nie? A... No, no, no. Ale wszedłeś stopem? Nie, nie, nie chodziłem. Zaraz zobaczymy, co tam. Patrzcie, co tu jest. Zwolnienie na budowę. No tam. 14:30. No i Kanadyjczyk, nie? No. No. Kanadyjczyk, a jutro? Kurde, rano, znaczy w nocy miałem gorączkę, jeszcze taką zrobiłem mieszankę, że kurkuma, cynamon, olej kokosowy, pieprz KN, ten chili. Jak to wypiłem, nie, to kurde, tak się spuciłem. No i temperatura weszła. Za dwie godziny już nie miałem. Pomogło. No. No jutro... No i to może też być ciekawe, nie? Ropa i ten, 16 wskaźniki. A to już spokój będzie. Ja tam mam tylko z dolarem i koniec. A jak tam indeks wygląda? No ale jutro i tak już nie, ten, nie ma zooma, nie? Jutro już nie ma. No bo ja w nocy jadę, nie? No. O czwartej, nie? No. Ale spadło, kurde, nie?
Ropa? Nie no, zobacz, no... szybko. Indeks dolara. A, indeks dolara. No bardziej spadł, jak dolar się podniósł. Właśnie, właśnie. Ja myślę, że jeszcze nie było tej reakcji. Bo to nie jest, no faktycznie, no. On tyle nie zszedł, żeby tam na parach, nie? No. A na indeksie? Nie wiem. No może, o co tu chodzi w tym? Może jak wiesz, się otworzy ten... Stany jak się otworzą. Aha. I takiego, no. Takiego ruchu nie było, nie? No nie. Okej, okay, euro USD. No to mamy audio USD. To... Ja jestem. Prawie mi się to w losach wywaliło w nocy. Ale wróciłem do żywy. Jestem ciepły. Tutaj USDN. Ale poszedł. Albo były wiadomości na jenie. W nocy były, nie? No a patrz, mi tu flagę, że tak chcę to widzieć, nie? To chyba robiłeś, nie? Jen. USD jen, no chyba. No ale patrz, jak kurde, no. No my tu rysowaliśmy, nie? Tą impuls flaga, nie? Tak, tak. Ale poszło ładnie, kurwa. A to z godziny masz się? 4 godzin, to jest 5 pipsów, kurwa? No ja. Tak, no. No to 4 godziny, jakbyś takie śledztwo, kurwa, to zarobasz jesteś jak. No, to by było, kurde. No tak nie było szans, bo to było w nocy, nie wiem. No, no, że... Dobra, USDCHF. Dolar tu się, zobacz, tu się osłabia, nie? No tu mam też, nie? No widzę właśnie, że... Teraz dopiero tak coś ruszyło. Ale... Dziwne, nie? No dziwne, dziwne. Funt, aby ten funt tak jebło. A teraz jest reakcja. Jak przebije tutaj tą emę, to może być ok. USDK, no to jest to, co ty. No ja jestem na plusie. No tutaj trzeba czekać, no, czekaj, na przebicie jakieś dopiero. No. Urgencja jest. RSI jest pod. NZD, USD to jest też twoje, jak to. NZD były wiadomości w nocy. No idzie sobie do góry, widzisz. No tu były te wiadomości, nie? No. I wraca do normy. A. Okej. To mam też, ale o, pięknie. Jeszcze na minusie jestem, ale teraz się ruszyło. Co to jest? To jest... Pesos. Aha, to Pesos. A ja tu dziś wchodziłem, nie? Mm-hmm. No jak to zajdzie, kurde, fajnie to. No teraz jest korekta na tym funcie. USD ZAR. No tego nie miałem. A, to ty robiłeś, no. No, a wczoraj żeśmy coś robili, aha, wczoraj SGD żeśmy robili. Ale tam mówiliśmy, że będziemy czekać. I zeszło, widzisz. Tak jak ty mówiłeś, nie? No, bo ty tu zrobiłeś podwójny, tak? Okay. No było to 7-9, to było parę wejść. Czy 2-1. No.
Okej. Teraz nauczyć się trzymać pozycję, nie? No z tym będą ludzie mieli problem, czy powiem. Nie? I tak sobie obliczyłem, że przynajmniej 1, 3, 1, 4 będę musiał być RR. Dobra, co tu mamy jeszcze? Ten jen? No to już za późno, tu jest za późno. Praktycznie nic nie ma tu. No. Teraz wchodzić to jest porażka. USDK. Ten funt, kurde, tak dziwnie. A tak. Poczekaj, co zrobię? Impuls? I do ilu doszło? No prawie do 50. No to może zawrócić ale. No tylko ten funt inaczej się zachowuje niż reszta, wiesz? A na funcie kurde nie było żadnych tu. No, 50 doszło i wraca. No ten. Nie trzeba trzymać. O, no to już jest za późno, kurde. Ja sobie porobić ten scenariusz w niedzielę, może w poniedziałek i... No ale... Mi się wydaje, że teraz wiesz, w czasie międzyświątecznym tam za dużo nie będzie się działo. Nie będzie, to będzie, wiesz, konsolidować. No, ale mi chodziło tylko, wiesz, żeby złapać ten, nie? Ten, nie? No, no. Na tym złocie, jak fajnie złapie. Kurwa, może iść, jak przybije to. No, tu dopiero zobacz, impuls, dopiero idzie do góry. No. To jest jakieś wsparcie. No jak pójdzie jeszcze wyżej, gdzieś to przybije, to nie będzie może takiej głębokiej tej korekty, nie? No. Trzeba zobaczyć. Tu było fajnie złapać na przecięciu, wiesz. No taki coś i trzymasz. No. Tutaj się dopiero przycięło. NZD USD. Tutaj jedynie może coś być, ci powiem. Tutaj coś może być, wszystkie skasuję to. Że ten impuls i tu by się przydał alarm. O. A funt? A funt słaby, cholera. Funt słaby? No. Ale dolar też słaby. No. Euro. Japończyk mocny. No to ty wiadomo, czy dałem mu ten. No, no. Tak. Kurczę. Dobra, nie będę przedłużał, bo tu nie ma co, bo wszystko jest. Chyba jeszcze, że ropę zobaczę, co tam się dzieje. I krypto. A tak nic nie wymyślimy.
Jakaś korekta jest i... No i ciekawe, czy wytrzyma. To jest wsparcie. Jak wytrzyma, to góra. Jak wytrzyma, to góra, a Bitcoin. Podnieś się trochę. Gdzie on zleciał do ilu? 16,300. O kurde. Dobra, Sławek, nie będę przy drugim. Okej, okay, dobra. Fajnie, my sobie to potrenujemy sobie wieczorem, nie? Dobra, dobra, fajnie. No. Okej, okay. No to no, do wieczorka. Pracy, nie? I dobrego dnia w ogóle, nie? No, wzajemnie, trzymaj się. Hej.